became the head of Moderna Museum. Tak, tam w Sztokholmie miał niestety problemy na początku swojej kariery z dyrekcją w jednym z większych tam muzeum sztokholmskich. Inne poglądy czy inne podejście do życia to różnie. That's what I said. No. But now you are finally done. Czyli mimo tych, powiedzmy, jakichś problemów, bo ja myślę, że każdy na jakimś tam etapie życia stara się stworzyć, to on był w stanie fotografować i przekazywać cały czas, zajmować się tą swoją fotografią. Różne przeszkody w życiu, bo różne miały miejsce, ale cały czas oddawał to w swojej fotografii, czarno-białe i w kolorze. Natomiast jeśli chodzi o ten, o tą fotografię właśnie w kolorze, to ona jest z jednego okresu, bo stała na przełomie rok. Natomiast te trzecie, te czarno-białe, są takim czasowo nie z tego samego okresu. One miały miejsce w latach 60., nawet tam znajduje się troszeczkę z lat teraz, 2000 rok, także one są połączone. Znajdują się tam właśnie z tej serii elementy, wyłapywanie elementów mojego życia, elementy, chwile mojego życia, jak również znaki miasta. To są takie tam wkomponowane dwa elementy. A tu jest cała podróż po Stanach, w tych dwóch salach. Czy może Pan powiedzieć o szkole, tej szkole fotograficznej w Sztokholmie, bo to jest znana szkoła, z której wyszło wielu znakomitych, także poza Panem, fotografików wielu. To było troszeczkę trudne przeżycie dla Pana emocjonalnie, więc przypuszczam, że będzie troszkę miał takie negatywne, bo z jego odczucia. On przyjechał wtedy, to był trudny okres Szwecji, bo wojna w Wietnamie i tak dalej, tam były sprawy polityczne takie trudne. Ale zapytam się, zobaczymy something about the School of Photography he asked in Stockholm. Stockholm school. I went there one year. No, wytrzymał tam rok. A potem był samochód. To znaczy tak. They had a photo lab for several people in Lundfunkergatan. Tak, korzystał z laboratorium natomiast takich właśnie związków fotografów i w Sztokholmie i tam działał. Również pisał do magazynów w Sztokholmie, fotografiska, i ten Road to that magazine was editor, edytował foto magazyn. Czyli jak gdyby w tym cały czas działał. Pisał artykuły, zaprosił do Sztokholmu, zorganizował wystawy dla Lucien Clerc, czyli był francuski fotograf, tak? Lucien Clerc and the other was André Carter, czyli on jak gdyby był tutaj organizatorem tych wystaw w sztokholmskim muzeum, Moderna Muzeum, jeden z większych muzeów. And then what was possibly the most favorite photographer in photojournalism in the United States was W. Eugene Smith. A jego właśnie idolem i zorganizował wystawę dla Eugene Smith. Jest również fotografem, jego, powiedzmy, inspirował go w swojej twórczości. I asked him if he had any difficulty getting out pictures or an article or anything like this in the States, and he gave me material for at least two more presentations of pictures and some text, which I got published. I tutaj właśnie spytał się, był zainteresowany zorganizowaniem wystawy właśnie w Sztokholmie i udostępnił wystawy tak dużo materiału, że jeszcze wystarczyło na dwie następne. Ale tu, tutaj zajmował się właśnie pojedynczą marką, ma w swojej kolekcji jakieś tam właśnie podpisane fotografie, tęskni do amerykańskich fotografii. Jednak nie potrafił się zżyć, jak to tak powiedzieć, zgrać z tymi fotografami w Sztokholmie. Potem tutaj już przyjechał do Polski, również należał do klubu fotografów w Katowicach i tak próbował w różnych miejscach. Natomiast on nie specjalnie nie należy do żadnych takich klubów, jest takim fotografem niezrzeszonym. Wytrzymał rok, czy to znaczy, że go przekonowano jako Amerykanin, to znaczy, wrażenie, na wojnę w Wietnamie? To było tak, że to był trudny okres. W jakich latach on tam studiował? To było 60 na 70. To był taki trudny okres polityczny. Szwecja wtedy
była w cudzysłowie, bo ja to tak mówię, neutralna, prawda? No i on cały czas to podkreśla, to jest, on się angażował w te tematy jednak, wtedy polityczne troszeczkę i nie lubi wspominać tego okresu. Powiem tyle, no jest to dla niego jakieś tam, powiedzmy, przejścia. Mamy takie momenty, prawda? No. Ale... To make an income, I published work that I sold for a magazine. Tak, no, foto, I said about foto, no właśnie, for, że, 10 years. Tak, ja tutaj wspomniałam o tym magazynie foto, w którym również publikował swoje fotografie, pisał artykuły na temat swojej fotografii, jak i również innych tutaj fotografów, jak i całej sytuacji polityczno-społecznej w Sztokholmie i w Europie w tym czasie. Tam są, na internecie znajdują się informacje, jakie on był zaangażowane projekty fotograficzne i właśnie o tych jego publikacjach w tym czasie. No, w tej chwili nie zajmuje się tym. To jest w tej chwili, już ma pracę zakończone, jeśli chodzi, nie fotografuje. Tu w Polsce? Czy ogólnie? Ja myślę, tak, znaczy konkursy to były na zasadzie wewnątrz tych organizacji w Sztokholmie, fotografów, oni mieli swoje takie wystawy. Natomiast teraz już od jakiegoś czasu nie uczestniczę, tylko chętnie właśnie tak jak teraz pokazuję te swoje fotografie i przedstawię. Na jakim sprzęcie pracuje pani? What's your equipment now? How did you work? Well, I worked with, I started working at the school with a Leica. Leica? And the 35 millimeter lens. Lens. And that graduated with 50 on it later. Później zmienił na 50. And then I missed this, the possibilities you have with a camera that what you see is what you get. There can be a little difficulty with the Leica. No Leica tutaj miał trochę problem w odbiorze na tym, co chciał faktycznie zastać na fotografiach, a jak one wychodziły, czyli ten podgląd. I know that you have been photographing also with Nikon. Yeah. Nikon, czyli Nikon. Następna, tak. So you get what you saw. Jest efekt jaki mniej więcej chcielibyśmy uzyskać, bo teraz jest łatwiej troszeczkę fotografować z tym sprzętem elektronicznym, który mamy, bo można, a wtedy to było takie oczekiwanie na te wyniki, tego co faktycznie będzie na tym filmie. No właśnie, a czego oczekujemy, to jest właśnie to. So that's... Tylko, że wtedy to zdjęcie było rzeczywiście dziełem tego jednego autora. Tak. A dzisiaj mogę komputerowo właśnie zrobić i już jestem oryginał, nie jest to ujęcie takie piękne jak before you really was curious and that was piece of your art which was doing with your photography. Now you can change it and it's not so easy and obvious to have what you expected. Może się zgadzać. Czyżby obrabiał komputerowo? Nie ma żadnych obróbki komputerowej.